nie kopiowanie natury, nie powtarzanie starych przepisów, lecz eksperyment odkrywczy, zbiorowy proces rozwoju form i matematyczna logika praw, wyrażona przez abstrakcyjne wiązanie pole. Współczynnik organizacyjny wobec istniejących form życia. Plastyka organizuje milimetr kwadratowy i milimetr sześcienny. Konstruowanie precyzyjnie wykreślonych form geometrycznych. Linie proste i proste. Linia zawsze objawia tendencję do wyjścia poza obraz. Czystość koncepcji. Obliczenie jednorodnych elementów estetycznych. Konstruowanie jednolitych układów płaskich. Kompozycja życia. Topienie rytmów biologicznych w obraz dziennego świata. Sztuka oparta na prawach niewzruszalnych jak prawa natury. Kolor, faktura, plana, linia. Linia jest granicą koloru. Kolor już nie przepływa przez linię. Łączność optyczna. Jednoczesność zjawiska przestrzenno-wzrokowego. Wzrost świadomości wzrokowej. Niewielne ulegają opalom sentymentalnego rozkwilienia i leniwej kontemplacji, lecz aktywność widzę poprzez sztukę rozciągającą się na cały kształt życia. Szczerość materiału. Doskonała jednozgodność. Plan, system i celowość. Figura łączy się z ubraniem we wspólnym rytmie. Źródłem formy jest kontrast. Obraz jednolity jest jednoznacznością wyrazu linii i koloru. Miernikiem formy obrazu jest jego jedność. Statyka faktury. Niekończące się pogon koloru. Energia koloru. System kontrastu. Rytm plastyczny staje się rytmem ludzkim. Obiektywna i organiczna budowa obrazu. Kontrast zestawiania fragmentów formy. Organizm plastyczny. Występowanie elementów kontrastujących. Absolutna czystość formy. Rytm elementów. Organiczność i harmonia jedności. Rytm wynikający ze współdziałania wszystkich składników pejzażu.
kształty. Topienie rytmów biologicznych w obraz dziennego świata. Całość organiczna wzrokowa. Organiczność zjawiska przestrzennego. Powierzchnia obrazu jest jednolita. Równowartość przestrzeni obrazu. Stała linia horyzontu i zmienność wszystkiego innego.